Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Dzisiaj zajmiemy się głównie sprzętem, ale zaczniemy z trochę innej strony. Kilka dni temu na Facebooku Jolanda Neff opublikowała, że nagra wideo Q&A, czyli takie pytania i odpowiedzi. No i w poniedziałek Jolanda nagra wideo albo odpowie w jakiejś innej formie, ale myślę, że wybierze najciekawsze pytania i na nie właśnie w postaci wideo pewnie odpowie. Dlatego jeśli macie jakieś interesujące Was pytania, może o jakiś sprzęt, może o jej plany na cały sezon, no nie wiem, co Wam może tam przyjść do głowy, to warto się udać do komentarzy pod jej postem i tam napisać swoje zapytanie. No a teraz już idziemy prosto do sprzętu, bo są dwie takie dosyć fajne ciekawostki. Pierwsza z nich to jest taka, że Danny McCaskill dostał właśnie nowy rower od Santa Cruz. To nie jest oczywiście żaden seryjny rower, żaden Nomad, ani nic takiego. Tym razem jest to już typowo trialowa furka. Można powiedzieć taka, że trialowo-streetowa, co może zapowiadać jakieś kolejne ciekawe, fajne wideoprodukcje z Danny McCaskillem, do których nas przyzwyczaił, a które za każdym razem urywają głowę, bo inaczej tego nie można nazwać. Rower prezentuje się całkiem ciekawie i tutaj sobie go będziecie mogli zobaczyć. No, z tego co się tam przyglądałem, to jest chyba karbonowa rama, oczywiście hamulce tarczowe, mostek wyniesiony w kosmos do góry, no typowy trialowy rower, także na pewno będzie mógł Danny na nim zrobić bardzo ciekawe triki. Trzeci i ostatni news dzisiaj jest ze świata szosy, bo Specialized i Peter Sagan ostatnio przedstawili nową kolekcję rowerów, sygnowaną właśnie nazwiskiem Petera Sagana. Będą to dwa albo trzy rowery z tego co widziałem i na każdym z nich będzie podpis Petera Sagana, specjalne malowanie, które najczęściej jest takie w ogóle mocno bling bling złote z jakimiś dodatkami brokatu i tak dalej. No rowery wyglądają naprawdę ładnie, chociaż może nie każdemu się to spodobać, ale na pewno są zauważalne z bardzo, bardzo daleka i są bardzo oryginalne. Hasło, które przyświeca tej kolekcji, to jest taki w sumie dosyć śmieszny tekst Petera, że jeżeli nie mam żółtej koszulki, to mam zieloną, a jeżeli nie mam zielonej, to na pewno mam taką tęczową. No i tutaj widać, że Peter ma cały czas dystans do tego całego ścigania i potrafi się chyba trochę jednak z tego wszystkiego cały czas jeszcze śmiać. Ktoś może nazwać to jakąś taką pewnością siebie i zdzieraniem nosa, ale ja wyczuwam tutaj naprawdę spory dystans do samego siebie. Pewnie w sklepach Specialized będzie można sobie je gdzieś kupić. Pewnie też nie będzie ich za wiele, podejrzewam, że to będą jakieś limitowane edycje, ale na pewno dla chcącego nic trudnego. Okej, w dzisiejszym odcinku to będzie już wszystko. Dziękuję oczywiście jak zawsze za Waszą uwagę i widzimy się w piątek. A tymczasem do zobaczenia. Cześć!